gramy radośnie. I co ten Króci? Króci oszalał. Jakiś dziwolągi gra. Króci gra jakieś dziwolągi. Oj, piona podstawiłem. Oj, zagadujecie mi i podstawiłem piona. W jakim wieku zaczął pan grać w szachy? Zaczął pani Magnesik, piszemy przez O. Miałem chyba 4 lata, jak kuzyn z bratniej republiki przyjechał i zabiorę tego gońca. Nie, panie Jakubie, nie grywam korespondencyjnie. Grywałem kiedyś. Ale mam za słaby komputer, panie Jakubie, żeby grać korespondencyjnie. Przeciwnicy mają silniejsze. O. Przeciwnicy mają silniejsze komputery od mojego. Króci nie wie, którego pionka oddać. Źle zagrałem. No właśnie. A, no właśnie. Muszę wziąć tego. I tam się wycofać szybko. Też mogę wziąć... O nie, no to tego to wymienię. Tego pewnie, że wymienię. To tego pewnie, że wymienię. Gram na różnopolowe gońce. Linii nie dam. Biorę linię. Wziąłem linię. A ten gdzie? A gdzie ten tak gna? Ten Króci gra potwornie szybko, nie nadążam. Panie Andrzeju, jaką kompromitację? Co to za kompromitacja? A nie ma wpadu. Dobra, idę pionem A, nie ma wpadu. Wszystkie pola przykryte. Nie wiem, gdzie ten idzie. Ja idę pionem A. Oj, dziękuję. Krótko będę komentował. Tu można grać szybkie E5. A tu trzeba zbić albo grać szybkie E5. Dziękuję, panie Króci.